Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zacznę od odpowiedzi na pytania posła Eichlera, bo najłatwiej chyba wyjaśnić nieporozumienie. Otóż ten artykuł 34 obowiązuje, łącznie z tym fragmentem, który pan poseł ocenia jako niefunkcjonalny. My wspólnie zmieniliśmy wyłącznie większość kwalifikowaną 3/5 na 2/3. Jeśli kiedyś będziemy pracować nad inną zmianą regulaminu, możemy też wspólnie znowelizować ten przepis, ale w żadnym wypadku no nie można stawiać zarzutu temu projektowi, iż wprowadza coś, co istnieje już od dobrych wielu lat. Nie to było przedmiotem nowelizacji. Druga kwestia to jest to prawo mniejszych klubów, tak? To absolutna zgoda. Tylko my zrobiliśmy bardzo prostą rzecz, to znaczy proponujemy zastosowanie obowiązujących przepisów, które dotyczą materii kodeksowej, łącznie z tym przepisem, który panu posłowi słusznie wydaje się wątpliwy, czy też nawet niedobry, przenieśliśmy do regulacji podatkowych, bo takie były wymogi spójnej techniki legislacyjnej. W żadnym wypadku nie w intencji tego, by różnicować małe kluby i duże kluby. Jeśli Sojusz Lewicy Demokratycznej widzi w tym istotne zagrożenie, nie ma powodu. Powinniśmy wspólnie nad tym rozwiązaniem się zastanowić i nie mogę mówić teraz w imieniu klubu, jestem w innej roli jako sprawozdawca, ale to w ogóle nie powinien być przedmiot sporu między nami i intencja jest taka, by każdy klub parlamentarny czuł się podmiotem, tak? A prawdę powiedziawszy, jeśli miałbym już dokonywać analizy politologicznej, to ta regulacja jest najkorzystniejsza dla klubów mających mniej niż 50 posłów i znacznie bardziej korzystna niż dla tych, które są klubami większymi. No ale nie ma tutaj sporu, żadnego sporu. Pan poseł Głogowski mówił o szybkich pracach. No, prawdę powiedziawszy, ten projekt padł ofiarą zamrażarki, tak? To projekt, który ma odmrozić proces legislacyjny, padł ofiarą zamrażarki. No, najpierw był długo przetrzymywany, czekaliśmy na druk, potem czekaliśmy na skierowanie do pierwszego czytania. W maju był przyjęty, w maju jest sprawozdanie, teraz debatujemy, tak? Od maja czekał na posiedzenie plenarne. Więc to nie było żadnego pośpiechu. My dziesiątki razy, mówię o panu przewodniczącym Roczku i o mnie jako wiceprzewodniczącym Komisji Regulaminowej, kilkanaście razy prosiliśmy kolegów z Platformy, żeby wszcząć prace merytoryczne. Czekaliśmy na projekt, mieliśmy obietnicę, że projekt będzie. W związku z tym czekaliśmy w marzec, kwiecień. Nie było najmniejszego, żadnego pośpiechu w tej sprawie. Nie potrafię przyjąć odpowiedzialności za to, że na przykład w 1998 roku, byłem wtedy parlamentarzystą, nie wpadłem na te pomysły, które są w tym projekcie. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle reakcja konstytucyjna na kryzys czy słabość parlamentaryzmu to jest kwestia dosłownie ostatniej dekady, tak? Zmiany konstytucyjne w Niemczech, te, o których tutaj panowie i panie posłanki mówili. 1/4 Bundestagu ustanawia komisję śledczą. Czy na przykład zmiany konstytucyjne we Francji, pewne komisje zarezerwowane dla opozycji, albo procedura opiniowania nominacji na wysokie stanowiska państwowe przy większości kwalifikowanej. To są ostatnie lata, dlatego że wszystkie dojrzałe państwa europejskie mają poczucie, że nie można z parlamentu uczynić fasadę, dlatego że zniknie relacja między władzą a obywatelem i reagują poprzez dowartościowanie, zwiększenie praw opozycji, ale przede wszystkim zwiększenie praw parlamentu i bardzo wiele rzeczy wymyślono w ostatnich dosłownie latach, ostatnich 10 latach. Tak? Są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech zobowiązujące do zwiększenia uprawnień parlamentów w sferze polityki europejskiej. I teraz
to jest dobry moment, żeby odpowiedzieć na pytanie pana posła Kuźmiuka. Skąd się to bierze? Zwiększenie roli parlamentu w dziedzinie polityki europejskiej. To nie jest żadna stara tradycja konstytucyjna, bo po prostu polityka europejska to jest kwestia stosunkowo nowa, tak? Po Maastricht, po intensyfikacji prawa europejskiego to stał się problem dla parlamentów. No, z bardzo prostego przekonania, że polityka europejska nie jest polityką rządową, tylko państwową, że się prowadzi ją z opinią publiczną, a nie pokryjomu, tak? Bo tam nikt nie prowadzi polityki, która dotyczy każdego obywatela pokryjomu. I dlatego kanclerz Merkel przychodzi przed szczytem Unii Europejskiej i mówi, czego będzie bronić na szczycie. Bo Niemcy by nie pozwolili na to, żeby kanclerz ukrywała stanowisko albo żeby ono zależało tak naprawdę od partnerów, tak? Ja mam swoją opinię, dlaczego przed tym mechanizmem rządzący się bronią. Bo jawność sprzyja wysokiej jakości, a spółką córką niejawności jest niska jakość, tak? I po prostu jawność wymusza aktywną politykę, tak? Na dłuższą metę wymusza aktywną politykę. Ktoś tutaj mówił o debacie brytyjskiej, która, to też pan poseł Kuźmiuk, nie znalazła się w tym pakiecie, dlatego że budziła kontrowersje konstytucyjne. Ale jestem głęboko przekonany, że gdyby w Polsce była debata brytyjska, to znaczy 2 godziny krosowych pytań na zasadzie, bez cenzurowania pytań, opozycja pyta, premier i ministrowie odpowiadają na bieżąco, na gorąco, tak? Przez 2 godziny. To jakość polskiej polityki by uległa zwiększeniu. No i nie TVN i nie Polsat by wyznaczały agendę publiczną, tylko byłaby wyznaczona tutaj w tym miejscu. Tak. Ja rozumiem, ale mam takie wrażenie, że może nie wszyscy, ale na pewno z panem marszałkiem Grabarczykiem no, walczyliśmy o Sejm inny niż ten, który był przed 1989 roku, bo to jest taka wizja Sejmu, że możemy zlikwidować wszystko i zostawić stary dom poselski, tu będą przyjeżdżali posłowie 2 razy do roku, nie będą zadawali pytań, w ogóle się nie będą pokazywać na sali. No, jeśli o taką wizję chodzi, to ja jestem w ogóle bezbronny. Dalej, czy jest relacja między projektem zmiany w regulaminie Sejmu w zakresie inicjatywy obywatelskiej, a tą inicjatywą obywatele decydują, która dotyczy ustawy o wykonywaniu inicjatywy obywatelskiej, którą ja oceniam też bardzo wysoko. No w tym sensie jest łączność, że tutaj dajemy minimum szacunku dla projektu obywatelskiego. Przecież wiemy, jak trudno zebrać 100 tysięcy podpisów. Gdyby w Polsce było łatwo zebrać 100 tysięcy podpisów, to mielibyśmy 30 kandydatów w wyborach prezydenckich. To jest bardzo trudna operacja, trudne przedsięwzięcie i wydaje mi się, że należy się minimum szacunku w postaci obowiązku podjęcia pracy merytorycznych w tej sprawie. Na pytanie postawione przez panią poseł Nowak w jakimś sensie już odpowiedziałem. Ten druk poselski się długo przeleżał, potem czekaliśmy na rozpatrzenie tego projektu na posiedzeniu plenarnym od maja. No, prawdę powiedziawszy, ministrowie powinni odpowiadać na pytania, coś rzeczywiście trzeba z tym zrobić w trzecim czytaniu. Tak, to nie jest przedmiot tej zmiany, ale jeśli rzeczywiście apel pana marszałka Zycha spotka się z poważną reakcją, to bo ja nie chciałbym, żeby to był taki apel, który do niczego nie będzie prowadzić, to i ten problem powinien być postawiony. Chciałem, no odpowiedziałem też na te pytania dotyczące wzorów czy odniesień. W wielu parlamentach i w wielu konstytucjach państw europejskich uprawnienia opozycji są znacznie większe niż w Polsce i uprawnienia samego parlamentu, tak?
są znacznie większe niż w Polsce. Regulamin wszystkiego nie może załatwić, bo to wymaga przecież, wymagałoby reformy konstytucji, no ale jest tutaj cały szereg rozwiązań w ramach konstytucji, w ramach reguł konstytucyjnych, które naprawdę zasilają i zwiększają autorytet parlamentu jako kompetencje i autorytet parlamentu jako całości, a nie uprawnienia samej opozycji. Dalej, no pytania takie dotyczące już aspektów politycznych, tak? Pytanie o opinię pana premiera Tuska. Ja znam tą wypowiedź. Ja z panem premierem Tuskiem pracowałem w prezydium Sejmu w latach 2004-2005 i pamiętam go jako polityka, który gorąco orędował za prawami parlamentarnymi opozycji. Nawet razem wykłócaliśmy się o projekty naszych klubów wtedy. Pamiętam też, z jakim oburzeniem potraktował wyrzucenie do kosza 700 tysięcy podpisów pod referendum w sprawie, znaczy w materii konstytucyjnej. To był jedna z inicjatyw Platformy Obywatelskiej. Z jakim oburzeniem reagował na stanowisko marszałka Cimoszewicza, który tę inicjatywę uznał za, znaczy nie nadającą się do procedury parlamentarnej. No ale ja od 7 lat nie rozmawiałem z panem premierem Tuskiem, więc nie wiem, co nim kierowało. Czy nieznajomość projektu, czy chęć wprowadzenia opinii w błąd. Na pytanie posła Janusza Śniadka chcę odpowiedzieć tak, że... Ale to pani poseł, proszę mi zostawić prawo do tego, w jakich sprawach się będę wypowiadał, a w jakich nie. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, ale pani... Ale odpowiadam na pytanie i naprawdę bardzo... Bardzo, bardzo spokojnie. Pytanie pana posła Śniadka, dlaczego nie użyłem argumentu? Takiego wydaje mi się oczywiste, tak? Znaczy wydaje mi się oczywiste, że powinniśmy na zmianę regulaminu Sejmu spojrzeć z perspektywy jakości życia publicznego i z dłuższej perspektywy czasu, no bo role polityczne się zmieniają, ale z drugiej strony no, krótkowzroczność leczy się najtrudniej, tak? I na brak wyobraźni jest bardzo trudna częstokroć. Jesteśmy bezradni wobec braku wyobraźni, dlatego tego argumentu nie używałem. Jestem absolutnie przekonany, że gdybyśmy prowadzili tę rozmowę racjonalnie, to zdecydowana większość tych propozycji powinna uzyskać akceptację całej Izby. Ja powiem tak, że ja rozumiem, mogę zrozumieć te argumenty, które dotyczą wprowadzenia do porządku obrad punktów z inicjatywy opozycji, tak? Natomiast żadna z pozostałych propozycji nie przeszkadza w efektywnym rządzeniu większości rządowej. I tylko zawziętość może być źródłem blokowania zmian, które będą pożyteczne dla polskiego parlamentu. Dziękuję bardzo.